Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Moi drodzy, bądźmy apostołami tego czasu, czasu słuchania Słowa Bożego, tych rekolekcji, które chcemy przeżywać w naszym domu. Rozpowszechniajmy tą wiadomość, zachętę wśród naszych znajomych, krewnych. Przygotujmy także nasze mieszkania, pomyślmy w jaki sposób usposobić się dobrze do przyjęcia tego Słowa Bożego. Pomyślmy też o tym Słowie Bożym, które jest w postaci Księgi, Pisma Świętego. Pamiętam, jak kiedy byłem młodym księdzem, często spotykałem u animatorów oazowych, jak przygotowywali ołtarzyk w swoim domu z figurką niepokalanej, jakaś półeczka na ścianie, jakaś możliwość notatek. Wszystko po to, żeby to Słowo Boże było wciąż działające, możliwe do przeczytania, przemawiające. Pomyślmy, co możemy zrobić w naszym domu z tym, żeby to Słowo Boże było bliżej naszego serca. Przyjmijmy Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Amen. Amen. Amen.